Między innymi na terenie Pszczyny znajdują się dwa takie miejsca. To może powiedzmy właśnie coś więcej, jak chronić te rezerwaty, bo nie każdy wie. Wiemy, że jest rezerwat, ale nie wiemy tak naprawdę, do góry przycisk na pewno, ale nie wiemy, jakie zasady tak naprawdę, dlaczego się stosować, jak to wygląda. No to już mówię, faktycznie na terenie Pszczyny, powiatu pszczyńskiego mamy dwa obiekty chronione, rezerwaty, główny taki sztandarowy obiekt, nawet powiedziałbym w skali województwa, ma 720 hektarów, to jest największy rezerwat w całym województwie śląskim, to jest rezerwat Żubrowisko. Dla tych, którzy go znają, no to pewnie perełka faunistyczna, dla tych, którzy nie znają, powiem, trafić tam można bezpośrednio jadąc drogą z Pszczyny na Bojszowy i po lewej stronie przed lasem mamy taką zagrodę pokazową, gdzie wstęp jest całoroczny, bezpłatny, ścieżką około 45 minut dydaktyczną można sobie przejść przez teren leśny, gdzie te żubry w stanie takim, powiedzmy, swojego naturalnego środowiska spacerują i możemy je pooglądać. I to taka w sumie główna zasada z tego też wynika, że po rezerwatach poruszamy się tylko po trasach wyznaczonych, oznakowanych. Rezerwat to taki mini park narodowy, i musimy dbać o niego, nie możemy wszędzie chodzić, zrywać, nie wiem, roślin, hałasować, no z taką rozwagą i z szacunkiem podchodzić do tej przyrody, dla której w sumie tam chodzimy po to, żeby ją obejrzeć i podziwiać. No to ja może od siebie taką małą prywatę, ale powiem szczerze, że jestem największym fanem Żubrowiska, ponieważ mieszkam 4 km od tego miejsca i bardzo często jak gdzieś idę na trening, to najpierw sobie biegam, a później obowiązkową pętelkę właśnie wokół całego rezerwatu. Nie ukrywam, że czekam na moment, żeby żubry nie były przy głównym karmiku, a żeby widać je było właśnie, jak one są, tam jest drugi karmik taki w lesie, bo tam naprawdę jakby czuć ten klimat, o którym właśnie pan mówił. Tak. Tam w lesie właśnie można no i fajne zdjęcia zrobić, bo w tym momencie ten żubr jest w otoczeniu drzew, traw, czyli takim, no, jego środowisku, nie wystawiony, powiedzmy, jak przysłowiowa modelka na wybiegu, tylko możemy właśnie w lesie pooglądać. I jeszcze trzeba jedną rzecz dodać, bo to miejsce zwiedzamy bezpłatnie po prostu. Tam parkujemy, tym bardziej jest duży parking. Tak, oczywiście, parking jest darmowy, tak jak powiedziałem, zwiedzamy bezpłatnie. No i po drodze są atrakcje dla dzieciaków, bo są tam wystawione, to Nadleśnictwo Kobiel tą ścieżkę organizowało, są tam wystawione takie punkty dydaktyczne po drodze, gdzie na zasadzie interakcji poznajemy przyrodę, poznajemy co gdzie rośnie, różne nasiona, zwierzęta, jest sztuczna dziupla, do której można wejść, mnóstwo zdjęć porobić, zakręcić kołem leśnym, no dużo, dużo ciekawostek i takich właśnie fajnych, jak powiedziałem, interakcji z przyrodą. Okej, no i teraz przenosimy się w drugie miejsce, bo skoncentrujmy się dzisiaj, jeżeli jesteśmy na terenie ziemi pszczyńskiej, bo możemy długo o tym opowiadać, ale żeby to była taka esencja. Drugi rezerwat to jest Natura 2000, czyli Wisła, tak? Czy jak to się... Bo nie... No nie, już mówię, bo rezerwat jako drugi to jest Babczyna Dolina, to powiedzmy jest mniejszy obiekt pod względem obszarowym, ale Natura 2000 to jest Dolina Górnej Wisły cała. To jest odrębna forma ochrony przyrody. Tutaj nie obowiązują zakazy jak w rezerwacie, tylko chronimy konkretne gatunki i siedliska. W rezerwacie generalnie jest zakaz, chronimy wszystko, o może tak. W rezerwacie chronimy wszystko, a w obszarze natura możemy się poruszać po różnych miejscach, nie tylko po szlakach wyznaczonych, byle nie szkodzić gatunkom i siedliskom, dla których ten obszar jest stworzony. No i w Dolinie Górnej Wisły są to ptaki wodnobłotne, dla których już od paru lat realizujemy taki projekt dofinansowywany ze środków Unii Europejskiej i tutaj naszych krajowych również, którego no, myślę, że nie ma co ukrywać, dla gminy Pszczyna również sztandarowym produktem jest wieża widokowa w Wiśle Małej. Okej, ale właśnie chciałem rozpocząć od tego, że najpierw powstała ptasia beczka, czyli coś, co powstało i tak naprawdę nie było tego do końca widać. Widać może było, bo wiadomo, że na wodzie coś jest, ale nagle okazuje się, że wyrosła wieża, która no już mamy podane na tacy. Zresztą są punkty obserwacyjne specjalnie ukierunkowane w kierunku ptasiej beczki. To może zacznijmy od ptasiej beczki. Co to jest? Tak,
No więc ta ptasia beczka to był pomysł, jak pomóc ptakom, które potrzebują siedlisk bezdrzewnych, czyli mówimy tu o mewie, śmieszce, która potrzebuje takiego żwiru, żeby pozakładać sobie gniazda i żeby w przypadku powodzi czy też zbyt niskich stanów ta wyspa, no mówiąc krótko, była trwała cały czas, żeby nie było zagrożenia dla tych ptaków tam. I wyspa została wybudowana od podstaw. To jest wyspa sztuczna. W Polsce nie ma takiej wyspy i to jest pierwszy przypadek w całym kraju, to podkreślali również wizytujący nas przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, że to jest jedyna taka wyspa w Polsce, która została wybudowana stricte dla ptaków, na ich potrzeby. I ta wyspa nazwana została potocznie ptasią beczką, to, no bo ma taki kształt, ona była od cyrka wytyczona praktycznie, jest zabezpieczona, są porobione takie sztuczne gniazda na tej wyspie i efekty między innymi tu w folderach, które mamy na stoisku, można obejrzeć małe mewy śmieszki, tam sobie spacerują po tej wyspie. Okej, no i teraz właśnie, aby lepiej to miejsce zobaczyć, wybudowana została w ramach projektu Live Vistula wieża widokowa Wisła Mała, nowa atrakcja na mapie i wiesz, bo jest taka mapa i tak naprawdę atrakcji turystycznych, ponieważ powiem szczerze, no mnóstwo ludzi, od kilku miesięcy mnóstwo ludzi jedzie specjalnie na tą wieżę, żeby zobaczyć. Faktycznie tak, po otwarciu tej wieży spodziewaliśmy się, że będzie duże zainteresowanie, ale naprawdę to zainteresowanie jest gigantyczne, jak widać. Ja tam mieszkam niedaleko też, więc przejeżdżając widziałem, że naprawdę czasem jest problem, gdzie zaparkować. Parking nie jest za wielki i rejestracje są, no nie skłamię, jakże z całej Polski. Więc na pewno przyciąga. Ona może nie jest zbyt wysoka, ale na ten teren, te 15 metrów, na panoramę połączenia potężnej tafli wody z widokiem gór na horyzoncie, to pokusiłbym się, że za wiele nie ma takich atrakcji tu w okolicy. Czyli po raz kolejny byliście pionierami, zrobiliście coś, czego nie ma na pewno. No myślę, że tak, ale gmina na pewno ma z czego korzystać. No i tak już kończąc powoli, to powiem szczerze, no chyba może dlatego, że ja lubię przyrodę, jestem też fanem Babczynej Doliny, ponieważ to jest również miejsce, to jest tak w zasadzie położone w okolicy, nazwijmy to Mekki biegaczy, bo z jednej strony jak ktoś szykuje formę, a lubi twardą nawierzchnię, ale w otoczeniu drzew, no to jest właśnie kierunek Radostowice Kobiór i tam w połowie tej ścieżki gdzieś jest właśnie kierunek Babczyna Dolina i możemy to miejsce zobaczyć. Tak jest, tak. Tam mamy takie miejsce, gdzie możemy też i odpocząć, są takie ławostoły, jest też taka, powiedzmy, forma edukacji zaprezentowana, nazywa się to ścieżka Doliny Baby Jagi i gdyby ktoś chciał z tej ścieżki skorzystać, to po prostu nie skręcamy na Kobiór, biegnąc czy jadąc od Radostowic na rolkach, tylko przemieszczamy się prosto w stronę, powiedzmy, tych zbiorników kobiórskich i tam wzdłuż drogi są te tablice powystawiane i tam możemy ten rezerwat oglądać, nie wchodząc do niego, tam nie jest po nim trasa wytyczona, ale można go spokojnie sobie wzdłuż tej trasy obejrzeć. No i on chroni taką dolinę rzeczną, powiedzmy, rozlewisk Korzeńca. Ja myślę, że wasza wizyta tutaj na tych targach pokazuje też, że regionalna dyrekcja jako instytucja to nie tylko jakieś decyzje, bo często tak się kojarzy, no wiadomo, że tak musi być, jeżeli ochrona środowiska, ale nie tylko papierologia urzędnicza i te pisma, ale jednak właśnie działania, które przekładają się na to, że takie miejsca mają rację bytu. Także dzięki wielkie oczywiście, jest nam niezmiernie miło, że jesteście z nami na tych targach.